Cześć, dziś przeanalizuję artykuł 10 cytatów z nowej encykliki papieża, od których polska prawica dostanie białej gorączki, z portalu Aż Dziennik. Nie będę tego robił, aby bronić jakiegoś prawicowego polityka albo jakiejś prawicowej partii. Chciałbym jedynie zwrócić Waszą uwagę na pewne zjawiska, które dzieją się wokół postaci Franciszka, właściwie odkąd został papieżem. Będzie też o samej encyklice Fratelli Tutti, jak niektórzy mówią Tutti Frutti, o jej krytyce i o tym w ogóle, jak warto rozmawiać. Zapraszam. Zanim zaczniemy jednak, podkreślam, że nie będę czytał całych fragmentów encykliki cytowanej przez Aż Dziennik, żeby ten mój film miał pewną dynamikę i nie trwał bardzo długo. Zacznijmy. Wstęp artykułu. No pięknie. Zachodnie lewactwo znów atakuje wszystko, co drogie naszej tradycji, rodzinie i tożsamości. Po raz kolejny domaga się od polskich katolików, by przyjęli jak swoje złowrogie ideologie ekologizmu, feminizmu i komunizmu. A nie... Przepraszamy, to nie lewactwo, to papież Franciszek i jego nowa encyklika Fratelli Tutti. No pięknie, zmienił całą wiarę katolicką jedną encykliką. Zobacz jak. Od teraz katolicy muszą dbać o przyrodę, szanować kobiety i dbać o własność publiczną. A nie, przepraszam, to po prostu media nie wiedzą, czym jest katolicyzm i w momencie, gdy ktoś serwuje im coś spoza ich stereotypowych wyobrażeń, doznają szoku. Właśnie przeczytaliśmy papieską encyklikę. Na wasze nieszczęście, ja także. Dzięki temu mamy dla was 10 soczystych cytatów, od których polska prawica dostanie białej gorączki. O, dziękuję. Szkoda, szanowni redaktorzy, że nie napisaliście, co rozumiecie przez polska prawica, bo obawiam się, że to może być problem założycielski, że tak się wyrażę, tego artykułu. Czy prawica to pisowcy, konfederaci, zwolennicy Szymona Hołowni? A może telewizja Idź Pan Stąd? Symetryści? Czy może wreszcie katolicy? A jeśli katolicy, to jacy? Tradycjonaliści? Moderniści? A może ci pośrodku? Może akwinaci? A może narodowcy? Przebierańcy? Pseudonarodowcy? Faszyści? Misi Yogi? Gumisie? Pluto? Bo bez tego określenia, może się okazać, że prawica to wszystko. No ale rozumiem, że nie było potrzeby nawet na takie zastanowienie się i dywagacje, bo nie po to powstał ten artykuł. Uwaga, pierwszy szokujący punkt dla prawicy. Papież o nacjonalizmie. Odradzają się zamknięte, ostre, gniewne i agresywne nacjonalizmy. Co ten papież nawymyślał znowu? Oto cytat, który wpisalibyśmy do pamiętniczka deklarującemu katolicyzm Krzysztofowi Bosakowi, jeśli tylko dałby nam swój pamiętniczek. Nie jestem rzecznikiem Krzysztofa Bosaka i nie chcę być w tej roli stawiany, natomiast byłbym bardzo zaskoczony, gdyby jakikolwiek katolik, także Krzysztof Bosak, popierał, uwaga, cytuję, zamknięte, ostre, gniewne i agresywne nacjonalizmy. A właśnie o takiej formie nacjonalizmu pisze tutaj papież. Dla wszystkich zaskoczonych tymi wypowiedziami papieża, także wśród prawicowców czy lewicowców, nie ma to żadnego znaczenia, odsyłam uprzejmie do dokumentów Soboru Watykańskiego II. Tamże katolicy wezwani są do życia, cytuję, dla Boga i Chrystusa w uczciwej atmosferze życia swego narodu. Jako dobrzy obywatele niech pielęgnują prawdziwą i czynną miłość ojczyzny. Unikając zwłaszcza należy wszelkiej pogardy dla innej rasy oraz jątrzącego nacjonalizmu. Cała oś tej triady, katolicyzm, nacjonalizm, patriotyzm, świetnie jest opisana w eseju księdza Przesmyckiego, który linkuję w opisie pod filmem. Kolejny punkt, papież o wartości prywatnej. Tradycja chrześcijańska nigdy nie uznała prawa do własności prywatnej za absolutne i nienaruszalne i podkreślała społeczną funkcję wszelkiej formy własności prywatnej. Aż Dziennik. Jezu, komunizm. Nie wyczynię! Jezu, komunizm to jest akurat wzywanie imienia Pana Boga swego nadaremno, ale któż by się tam przejmował jakimś tam nauczaniem, prawda? A tak na serio to mam nadzieję, że dostrzegamy pewną różnicę w ograniczaniu prawa własności dla konkretnych celów, a tym, jak jest w niektórych wersjach komunizmu anarchistycznego czy utopijnego, zniesienia prawa do własności w ogóle. Mam nadzieję. Poza tym chciałbym poznać katolika i z nim porozmawiać, który uważa, że prawo własności jest absolutne i nienaruszalne. Nie wspominając o Janie Pawle II, który pisał: zasada wspólnego używania dóbr stworzonych przez wszystkich jest pierwszą zasadą całego porządku społeczno-etycznego.
Nawiasem mówiąc, to dokładnie to zdanie, które zacytowałem, jest przytoczone przez Franciszka w encyklice Fratelli Tutti. Papież o neoliberalizmie. Uwaga, tego tu już w ogóle nigdy nie było. Sam rynek nie rozwiązuje wszystkiego, choć czasami chcą, abyśmy uwierzyli w ten dogmat wiary neoliberalnej. I komentarz aż dziennika. Tak, my też myśleliśmy, że ktoś niechcący wkleił do encykliki cytat z Adriana Sandberga. No bo szanowni państwo, dobrze wiecie, że jest tak, że jeżeli Adrian Sandberg pomógł jakiejś staruszce na pasach, to jeżeli potem ty pomożesz, to popierasz partię Razem. Natomiast jeżeli Adrian Sandberg powie nie zabijaj i ty, broń Boże, powtórzysz za nim to przykazanie, to jesteś marksistą i Razemkiem i lewakiem, wiadomo. W tym komentarzu, już tak trochę na serio, zachęcam przeczytania encykliki od punktu 163 do 169. Ten rozdział, przytaczany przez Arzdziennik, nazywa się Wartości i ograniczenia wizji liberalnych. Arzdziennik oczywiście zaserwował wam kilka zdań z przedostatniego punktu 168, no bo akurat to dobrze pasowało do tej wizji z Adrianem Sandbergiem. I dzieki temu doskonale udało się instrumentalnie wykorzystać nauczanie papieża Franciszka, zwierzchnika Kościoła katolickiego. Jeżeli natomiast kogoś szokuje to, że Franciszek przywołał takie tezy o liberalizmie negatywnie, odwołując się do niektórych aspektów liberalizmu, to warto, żeby powrócił do 1891 roku i Rerum Novarum. Ta encyklika, zawierająca zręby nauki, katolickiej nauki społecznej, odrzuca socjalizm w wersji marksistowskiej, a jednocześnie krytykuje ślepy kapitalizm. Przejdźmy dalej, punkt 4. To jest szok. Papież o rasizmie. Rasizm jest wirusem, który łatwo mutuje i zamiast znikać, ukrywa się i stale się czai. Czy oprócz jakichś skrajnych, śmiesznych, pseudoprawicowych organizacji, jak to zdanie jest jakimkolwiek szokiem? Jedźmy dalej, bądźmy poważni. Papież o odmawianiu innym prawa do istnienia. Nowość. Dzisiaj w wielu krajach stosowany jest polityczny mechanizm jątrzenia, rozdrażniania i polaryzacji. Na różne sposoby odmawia się innym prawa do istnienia i wyrażania swoich opinii. I komentarz aż dziennika. Nie wiem jak wam, ale nam nie przywodzi to na myśl kompletnie żadnej sytuacji z Polski, a na pewno nie postępowania rządu wobec osób niehetero. Ośmielam się zaryzykować tezę, że to jest trochę tak, że każdy jest zafiksowany trochę na czymś innym. To znaczy jedni usłyszą w tym zdaniu przytoczonym przez Arzdziennik, tym z encykliki, usłyszą tutaj krytykę pedagogiki wstydu na przykład przez liberalne media. Jeszcze inni pomyślą o tych słynnych słowach posła Czarnka, obecnie ministra. Inni zobaczą tutaj wyłącznie wulgarne akty werbalne i niewerbalne w stosunku do osób niehetero. A jeszcze inni księży, którzy są na ulicach, dosłownie opluwani i wyzywani od pedofilii. Moja propozycja. Przepraszam, że się ośmielam, bo wydaje mi się, że tutaj papieżowi Franciszkowi raczej nie chodziło o to, żeby instrumentalnie wykorzystywać jego słów i jego encykliki do swoich indywidualnych sporów. Dla mnie oczywistą rzeczą jest to, że papież Franciszek mówił tutaj o każdym jątrzeniu, o każdym rozdrażnianiu, o każdym odmawianiu prawa innym do funkcjonowania i odmawiania komuś wyrażenia swoich opinii. Niech każdy rozciągnie to po prostu poza własne partykularne interesy. I wtedy będzie git. Tak mi się wydaje. Punkt 6. Papież o migrantach. Punkt 7 dotyczy tego samego, więc potraktuję zbiorczo. Zarówno pewne populistyczne reżimy polityczne, jak i liberalne stanowiska gospodarcze twierdzą, że za wszelką cenę należy unikać napływu imigrantów. Potem pojawiający się po raz pierwszy żarcik z zmianą imienia posła z Krzysztof na Krzysiu. Dobre. Krzysia Bosaka. Nawiasem mówiąc, czemu napisaliście Adriana Sandberga, nie Adrianka? Przecież to byłoby równie zabawne. Zmarnowana okazja. Przechodząc do migrantów, to jest ciekawe dosyć. Pozwolicie tutaj na małą prywatę, bo ja przechodziłem pewną ewolucję w tej sprawie poglądową. Otóż ja w swoim życiu bardzo długo ulegałem emocji podsycanej przez media, że my was tutaj nie chcemy. Po co wy tu jesteście? Chcecie zabrać nam tylko pracę? Nie chcemy tu obcych. Mamy tu swoje problemy, a poza tym to są terroryści, darmozjady albo przestępcy. No i oczywiście taka postawa dla katolika jest absolutnie niedopuszczalna. Należy pamiętać o biblijnym
Zaproś przybysza do domu i o miłosierdziu, o godności migranta, która jest dokładnie taka sama jak moja. Pamiętać należy w tym wszystkim jednak o rozsądku wynikającym z chrześcijańskiej nauki, a więc porządku miłosierdzia i odpowiedzialnej, mądrej pomocy. Nie chcę tutaj rozwijać tych kwestii, bo to jest temat na inny, długi odcinek, ale nadmienię tutaj tylko słowa apostoła Pawła o tym porządku miłosierdzia. A kto o swoich, zwłaszcza o domowników się nie troszczy, ten wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. A w innym miejscu? Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Tu warto zwrócić uwagę, że w tym porządku miłosierdzia chodzi, żeby dobrze czynić wszystkim. Także dobrze czynić wszystkim. Więc to nie jest egoistyczne zamknięcie się tylko ja i moja rodzina, a inni to są beznadziejni i bez sensu. Kapitalne objaśnienie tej sprawy dokonał papież Benedykt w orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy z 2013 roku. Nawiasem mówiąc, papież Franciszek w tej encyklice Fratelli Tutti umieszcza odnośnik do tego orędzia. Punkt 8. Papież o środowisku naturalnym. Troska o świat, który nas otacza i nas wspiera, oznacza zatroszczenie się o nas samych. Taka troska nie interesuje potęg gospodarczych, które potrzebują szybkich zysków. I komentarz aż dziennika. I znów to dziwactwo ekologizmu. Przepraszam, ale te wstaweczki to są trochę takie na tym mniej więcej poziomie. Hej, wiesz co? Spotkałem się wczoraj z Mateuszem. Byłem na piwie z Mateuszem. Mateusz Wajcheprzeusz. Z tymi heheszkami i tym piciem ewidentnym w tytule, w lidzie. I tutaj odsyłam do materiału Szymona Pękali z kanału Szymon Mówi. Po co mam powtarzać jakieś treści, które zostały już opowiedziane i mówi, że to są moje. A także odsyłam do najbliższego odcinka, który będzie już w czwartek. Trochę mówimy na temat języka i właśnie tej sprawy z ekologizmem. A przechodząc już do tematu, ekologia i dbanie o środowisko naturalne to jest rzecz w kościele katolickim, w całej nauce kościoła tak oklepana, stara, że aż głowa boli. Ja nawet pamiętam w drugiej podstawówce, czy w trzeciej, nie pamiętam kiedy byłem już u komunii, jak miałem tą pierwszą spowiedź, to byłem w szoku, że w rachunku sumienia było pytanie, czy dbam o środowisko naturalne, czy nie niszczyłem jakichś lasów, czy czegokolwiek. I pamiętam, że nawet spowiadałem się tuż przed pierwszą komunią z tego, że łamałem jakieś gałęzie. Światowy Ruch Katolików na rzecz ochrony klimatu, który zrzesza ponad 320 organizacji z całego świata. Jest ekologia franciszkańska, jest ekologiczny dekalog świętego Franciszka z Asyżu, jest ekologia Benedykta XVI, choćby w Caritas et Veritate, jest ekologia Jana Pawła II sięgająca jeszcze początku lat 90. Papież o równouprawnieniu kobiet. Organizacja społeczeństw na całym świecie jest nadal daleko od wyraźnego ukazania, iż kobiety mają dokładnie taką samą godność i prawa jak mężczyźni. Aż dziennik komentuje. Chyba nie w Polsce, bo u nas przecież są sami dżentelmeni. Punkt 10. Papież o mediach katolickich. Fanatyzma, które prowadzą do niszczenia innych, mają udział również osoby religijne, nie wyłączając chrześcijan, którzy mogą stać się częścią sieci przemocy słownej. Absolutna zgoda, myślę, że ten apel jest cenny. Oczywiście nie będę wskazywał na nazwiska, redakcje innych, tylko wskażę na swoje nazwisko. Ja mam bardzo bogate doświadczenie w tym temacie. Otóż ja mówiłem, że jestem katolikiem, chwaliłem się tym, a jednocześnie w drugim zdaniu wiele osób krzywdziłem, jątrzyłem na nie, dzieliłem i na pewno nie zachowywałem się jak chociażby połowa dobrego katolika. Jest mi z tego powodu przykro, to był mój błąd, to był mój grzech. Oczywiście, żeby nie było, wciąż zdarza mi się wchodzić w te tony, ciężko zerwać z przeszłością, ale przynajmniej mam wrażenie, że jestem tego świadomy, żeby na to uważać i staram się tego unikać. Więc bardzo dziękuję papieżu Franciszku za tę uwagę i aż dziennik tutaj absolutnie ma rację. Wydaje mi się, że to akurat prawicowcom, katolikom warto przypominać. Ale przepraszam, znowu mówię tutaj, może jestem spaczony swoim doświadczeniem, może źle oceniam moich kolegów z innych redakcji, kanałów i tak dalej. Przepraszam. No dobrze, ale puentując już nasze dzisiaj przemiłe, przynajmniej Państwu spotkanie, chciałbym zwrócić na parę kwestii. Po pierwsze, z tym zwracaniem uwagi. Papież w encyklice katolickiej Ojciec Święty jest napisane. Wiem, że według niektórych nie. Najpierw odniósł się z krytyką do samego siebie, do swoich środowisk chrześcijańskich, katolickich, mediów i tak dalej. To jest może dobra postawa, warte naśladowania. Tym samym podniósł tu problem tej bardzo popularnej belki, tej dużej belki, którą każdy z nas ma w oku i dobrze byłoby, gdybyśmy się codziennie modlili o jej usunięcie. Problem bowiem polega na tym, że jeżeli jej nie usuniemy, to według Biblii nie widzimy i nasza krytyka
z boku, z perspektywy naszej belki, która zalega nam w oku, jest z boku czymś karkołomnym, śmiesznym, niepoważnym. I naprawdę, gdy masz belkę i krytykujesz kogoś, że ma drzazgę, to śmiesznie to wygląda. Druga rzecz, która jest związana z tą encykliką i mam wrażenie z całym pontyfikatem Franciszka, to jest wyciąganie jego słów z kontekstu i instrumentalne wykorzystywanie przeciwko oponentom politycznym. Albo nie tylko politycznym, w ogóle oponentom. Wyciągamy sobie z nauczania papieża co chcemy i jak pałką atakujemy drugich. Trzecia rzecz. Podtrzymując swoją tezę o błędzie założycielskim tego artykułu, czyli brak zdefiniowania, czym według autorów była, jest prawica, to myślę, że rzeczywiście, że niektórzy będą zaskoczeni, ci definiujący się po prawej stronie. Tylko tu należy sobie zadać pytanie, jaka jest moja relacja z katolicyzmem? Czy ja znam ten katolicyzm? Czy ja traktuję go na poważnie? Czy może żyję jakimś wyobrażeniem na temat katolicyzmu? A wreszcie, czy stawiamy sobie takie pytanie, czy najpierw Bóg, czy może najpierw moja partia, z którą sympatyzuję, poglądy mojego lidera albo polityka danego, a dopiero potem wersja katolicyzmu, która do tego pasuje. Możecie mieć takie wrażenie, że ja tutaj tworzę oto narrację, że nie wolno krytykować tej encykliki i że nie wolno krytykować Franciszka, nie wolno krytykować papieża. Myślę, że to może być zaskoczenie dla wielu wierzących, a także niewierzących, ale papieża można krytykować. Ja zachęcam tylko do jednej rzeczy, aby krytykować go w prawdzie, a więc poznając całą encyklikę i z miłością, po prostu po chrześcijańsku. I już prawie kończę, kolejna rzecz. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem na poznanie tej encykliki jest, uwaga, po prostu przeczytanie jej w oderwaniu od opinii, od zdań na temat tej encykliki. I chyba najlepszym pomysłem jest czytać po prostu tę encyklikę w połączeniu dobrej relacji z Bogiem, w połączeniu z czytaniem Pisma Świętego, a potem sięgnięcie po opinię osób, którym nawet ufamy, naszym autorytetom medialnym na jej temat. A potem proszę, krytykujmy w prawdzie i w miłości. Wydaje mi się, że stanie w prawdzie i miłości w stosunku do samego siebie i w stosunku do bliźniego to jest chyba rozsądna perspektywa. Takiej perspektywy i takiej postawy życzę sobie i wam. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Hej!